Rozpoczynamy uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej działaczom ruchu ludowego oraz batalionom chłopskim. Proszę o odśpiewanie hymnu. Dziękuję po hymnie. W imieniu społeczności Żołyni serdecznie witam na naszej uroczystości zaproszonych gości. Witam panią Helenę Burda-Filip, panią Joannę Jagusztyn-Grochowską, panią Katarzynę Krynicką, pana Adama Burdę. Witam pana doktora Andrzeja Ruraka, wiceprezesa Okręgu Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Witam Adama Partykę, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Batalionów Chłopskich. Witam przedstawicieli Zarządu Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Witam delegację Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem Batalionów Chłopskich w Żołyni. Witam wszystkich zebranych. Witam serdecznie przedstawicieli samorządu gminy Żołynia na czele z panem wójtem Andrzejem Benedykiem. Proszę o odśpiewanie roty. Batalionów chłopskich. Bez munduru my żołnierzy, nam wyłogi barwi krew. Chłopskie serce werblem wali, gdy ojczyzny woła zew. Nie trzepocą nam sztandary, bez odznaczeń wsiowy strój. A na piersi rdzawa plama, to jest chłopie order twój. Garnizonem nam są lasy, każda ścieżka polnych dróg, a istnieniem naszym przeszłe czasy. Swoją drogę znalazł lud. Nie żałuję krwi ni potu, z chłopskiej mocy polski moc. Chłop nie zniży swego lotu, dawną przeszłość skryje noc. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Benedyka, wójta gminy Żołynia. Szanowni kombatanci, zacni goście, szanowni mieszkańcy Żołyni.
Mottem dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy niech będą słowa polskiego poety Adama Asnyka. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy oddajcie im cześć. Dzisiejszy dzień, 1 września, 63. rocznica wybuchu II wojny światowej i dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci ludowców, żołnierzy batalionów chłopskich skłania nas do refleksji, kierując nasze myśli ku przeszłości. Myśl naszą kieruje on ku czasom pogardy i strasznej okupacyjnej nocy sprzed ponad pół wieku, gdy Niemcy hitlerowskie przez wypowiedzenie wojny napadły na nasz kraj, rozpoczynając II wojnę światową. Nasz naród, w tym i nasza wioska, złożyła dowody ofiarności i bohaterstwa w nierównej walce z okupantem. Od początku okupacji w konspiracyjnym ruchu niepodległościowym masowo wzięła udział polska wieś. Bardzo ważną i doniosłą rolę w walce z hitlerowskim okupantem odegrali działacze ludowi i ich zbrojne ramię bataliony chłopskie. Już w 1939 roku i na początku 1940 powstawały w Żyłyni grupy konspiracyjne, które następnie przekształciły się w bataliony chłopskie. Twórcą batalionów chłopskich w Żyłyni był Władysław Jagusztyn, od 1942 roku komendant inspektoratu rzeszowskiego BH, w skład którego wchodziło 9 powiatów. Postać tego wybitnego działacza ludowego i dowódcy batalionów chłopskich to członek władz naczelnych, poseł Krajowej Rady Narodowej. Upamiętniająca te trudne czasy i wybitnych ludzi tablica jest hołdem żołyńskiego społeczeństwa dla tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Dla tych, którzy nie żałowali swej krwi, a często i własnego życia. Szanowni Państwo, dzisiejsza piękna uroczystość mogła się odbyć dzięki inspiracji i zaangażowaniu działaczy Zarządu Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Żyłyni, do których kieruję słowa uznania i podziękowania. Dziękuję zwłaszcza panu Władysławowi Wawrzaszkowi za wkład włożonej pracy, aby dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć. Dziękuję panu pułkownikowi Józefowi Wojnarowi za wykonanie projektu, który był matrycą na wykonanie pięknej pamiątkowej tablicy. Sądzę, że dzisiejsza uroczystość jest piękną lekcją patriotyzmu i oddania hołdu tym, co bronią i żywią. Dziękuję bardzo. Ocalić od zapomnienia. Te słowa odczytujemy we wstępie do wspaniałego pomnikowego dzieła, dziejów Żyłyni, monografii, jakiej tutaj zazdrości mogą wszystkie okoliczne gminy. Ocalić od zapomnienia, bo przecież pamięć o człowieku stanowi o tym, że on żył, istniał. Dokąd ta pamięć istnieje, ten człowiek żyje. I to odnosi się tak samo do każdej komórki społecznej, do każdego środowiska i do narodu także. Pamięć narodowa to jest fundamentalna podstawa zachowania godności narodowej i bytu narodowego. Gdzie pamięć narodowa ginie, tam ginie naród i to bezpowrotnie. A zginąć może, a upaść może naród słaby, ale zginąć tylko nikczemnie. A polski naród wysokim jest przecież morałem. Nie może się tutaj podlegać takim kolejom i nie podlegał i nie podległ. I dlatego tutaj ta tablica wzywa
do tego, aby przeszłości, pokoleniom przeszłym, które tu żyły, działały, pracowały, które wydały wspaniałych ludzi, które imię Żołyni roznieśli po wszystkich kontynentach i reprezentowali wszystkie stany. Żołnierze na polach bitew, lekarze, którzy stawiali tam czoło zagrożeniom życia ludów, dotąd może nawet nieznanych. Misjonarze, którzy dotarli do wszystkich kontynentów świata. Ta Żołynia, która potem zasłużyła sobie na miano twierdzy ruchu ludowego, zasługuje na wieczną pamięć i na to, żeby twierdzą pozostać nadal. Bo były w historii różne okresy. Były wtedy, kiedy zagrożenie było śmiertelne, ale wtedy wówczas jakoś tam znalazł się taki element, który stanowił twierdzę. I Jasnogóra taką twierdzą, i Warszawa w 1920 roku, i w tymże samym roku Lwów. Więc Żołynia, twierdza ruchu ludowego. Stąd wyszły zastępy ludowców. Padły tu nazwiska wybitnych przedstawicieli. Cześć im. Ja należę do pokolenia, które pod ich kierownictwem bezpośrednio formowało się jako świadome obywatelskie koła. Płomienny Wiciarz, ludowiec, Władysław Jagusztyn, oracz. Ja pamiętam jego na wieczornicach życiowych, kiedy intonował pieśń. Jak mało na świecie dobroci, a tyle światu potrzeba. Nią życie jak słońce się złoci, nią ziemia się zbliża do nieba. Oto było jego marzenie. Marzenie człowieka romantyka. Płomiennego romantyka, ale ten romantyk, kiedy przyszedł czas próby, przeobraził się w mężnego żołnierza. Padły tutaj słowa z ust wójta tej gminy, który dawał świadectwo, czym był tutaj na tym terenie Jagusztyn. Józef Burda to postać świetlana, oby znalazł następców. Z młodości związany z ruchem ludowym, który tu zaszczepiali ksiądz Stanisław Stojałowski i Jakub Bojko i inne osoby. Docierał tu Witos, w pobliżu Warszawie przecież odbył się bardzo słynny wiec. Więc ten Burda przekazywał tutaj chłopskie zasady, chłopskie przykazania miłości ojczyzny. Trybun ludowy. Nie złamały go pięciokrotne więzienia za czasu sanacji. Nie zmienił się. Pozostał wierny swoim zasadom. I po II wojnie światowej przystąpił z zachowanymi siłami ten mocarz, atleta Kowal, do kontynuowania swojej działalności. Nie dane mu było doczekać tej chwili. Uwięziony powtórnie, powrócił z więzienia, złamany fizycznie i moralnie i zakończył życie. Spoczywa tu na cmentarzu. Cześć jego pamięci. Cześć pamięci Władysława Jagusztyna Orkana. On na cmentarzu w Warszawie pozostał. I zresztą to jest tradycją żołyńską, że groby tutejszych patriotów, działaczy, groby jej żołnierzy są rozsiane wszędzie, nie tylko na terytorium naszego kraju. Fortecy tej, w której przetrwali ludzie i która się obroniła przeciwko zagładzie, bronił Antoni Frączek, też ludowiec, wiciarz, współtwórca Uniwersytetu Ludowego w Gaci. On tutaj powołał pierwszy oddział, pierwszy pluton Służby Zwycięstwa Polski,
1939 roku, w jesieni. Wśród nas znajdują się jeszcze weterani z tamtych czasów. On potem dowodził tutaj plutonem, powołał tutaj i zorganizował Ludową Straż Bezpieczeństwa, bo każda twierdza musi bronić się skutecznie i musi bronić swojego stanu i musi posiadać obrońców gotowych. I ci obrońcy byli. Oni tu byli stróżem takim, który był postrachem dla wszystkich ludzi słabych, tych, których okupant mógł pozyskać. Oni wymierzali kary dla wszelkiej maści Volksdeutscherów. I oni strzegli tutaj tych miejsc, w których przechowali się ludzie i działacze. Obecne tutaj panie, córki Jagusztyna, chyba wiedzą, że ich matka przechowywała się w korniaktowskich Mikulicach i w innych miejscach. Antoni Frączek to zabezpieczał. Wiele jest bohaterów, których wymienić nie sposób. Dzieje Żołyni ich na kartach uwieczniły. Niech młodzież, która tutaj będzie wstępować do biblioteki, zwróci uwagę na apel, który tutaj jest wyrażony na tej tablicy. Oby wszystkie pokolenia brały wzór z bohaterów tamtych czasów. Dziękuję bardzo społeczeństwu Żołyni, że umożliwiło mi wejść w ten nurt. Ja naprawdę przeżyłem jeszcze czasy młodości raz, kiedy zajmowałem się tą sprawą. Dziękuję bardzo, władzom gminnym i wszystkim wam serdecznie dziękuję. Dziękuję młodzieży tej z tej szkoły, która podjęła sztandar batalionów chłopskich. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Jagusztyn-Krynicką. Szanowni Państwo, bardzo chciałam w imieniu swoim, myślę też, że i siostry, podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy poświęcili swój czas i energię, działali, aby ta uroczystość mogła mieć miejsce. Ja osobiście czuję się czasami nawet winna, że jestem tak daleko, że nie uczestniczę w tym, a to też, że tak powiem, moje korzenie. Tym wszystkim z Państwa, którzy prawdopodobnie borykając się też z trudnościami życia codziennego, znaleźli czas i energię działać, żeby młodzież, żeby młode pokolenie nie zapomniało historii tego rejonu. I tu mówię do was, do młodych, ja zresztą też jestem nauczycielem i stąd mówię do młodych. Nie zapominajcie zadawać rodzicom pytań. Ja wielu pytań nie zdążyłam zadać i na wiele nie znam odpowiedzi. Pokolenie moich rodziców, tak jak pan pułkownik powiedział, żyło w bardzo trudnych czasach. Były to czasy wojny, przemocy, niesprawiedliwości. Ale jednocześnie te czasy kształtowały prawe ludzkie charaktery. To byli ludzie, którzy całe swoje młode lata, często i życie, poświęcili walce o niepodległość Polski. Potem poświęcili swoją wiedzę, umiejętności, energię, walce o godne życie innych. Walce o to, żebyście wy młodzi mogli teraz mieć dostęp do edukacji. Swego ojca pamiętam jako człowieka niezwykłej skromności, niezwykłej dobroci i niezwykłej uczciwości. Niestety jego zaangażowanie w życie społeczne, polityczne, zawodowe nie pozwoliło mi spędzić z nim tyle czasu, dopiero teraz jako już dorosła osoba to wiem, tyle czasu, ile bym chciała. Ci wszyscy, o którym dzisiaj, prawda, poświęcamy chwilę zadumy, to ludzie, którzy poświęcili swój czas dla tego rejonu. Jest mi bardzo smutno, że ani moja mama, ani mój ojciec, ani też moja starsza siostra, które pierwsze 7 lat życia spędziła właśnie na tych terenach, jak było wspomniane, nie dożyli tej chwili. Ojciec zresztą zginął w sile wieku, w wieku 54 lat w niewyjaśnionych okolicznościach, nie dożył wolnej i demokratycznej Polski, tą,
która właśnie w tych czasach romantycznych i potem romantyzmu i potem tak bardzo mu się marzyła. Ja myślę, że teraz może jest czas, kiedy uda mi się wyjaśnić szczegóły tamtych tragicznych wydarzeń. I jeszcze raz chciałam powiedzieć, że to, co zapamiętałam z dzieciństwa i młodości, to to, że obydwoje moi rodzice, działając tu w konspiracji, przeżyli tylko dzięki ofiarności, życzliwości i odwadze ludzi właśnie z tych terenów. Inaczej prawdopodobnie mnie by nawet nie było na świecie, a oni by nie przeżyli. I ta olbrzymia życzliwość dla ludzi właśnie stąd będzie mi towarzyszyła do końca życia. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Czy ktoś z Państwa zaproszonych gości chciałby zabrać głos? To proszę bardzo. Pan Adam Burda, proszę bardzo. Jestem synem świętej pamięci Józefa Burdy. Chciałem w imieniu całej naszej rodziny, niestety siostra ze względu na to, że za nie mogła, jest w szpitalu, nie mogła brać udziału w dzisiejszej uroczystości. Jest ze mną brat starszy, no najstarszy brat już niestety też nie żyje. Chciałem serdecznie podziękować Komitetowi Kombatantów. Chciałem szczególnie tutaj podziękować serdecznie panu Wawrzaszkowi. No i chylę czoło przed panem pułkownikiem. Żałuję bardzo, że wcześniej oczywiście nie miałem możliwości poznania. A najwyższy wyrok za oczywiście wydarzenia grodziskie 4 lata więzienia. Nie było miesiąca, pamiętam to jako dziecko, żebyśmy nie płacili kary za wystąpienia polityczne ojca. Byliśmy gnębieni przez oczywiście rząd sanacyjny II Rzeczypospolitej. W marzeniach ludowców otwierała się perspektywa, że przyjdzie Polska Ludowa i będą stworzone demokratyczne tutaj mechanizmy, które pozwolą rozwinąć ruch ludowy, pozwolą godnie żyć chłopom polskim i dobrze się rozwijać wsi polskie. Niestety trzeba powiedzieć, że bardzo boleśnie zawiedliśmy się. Znowu trzeba było przepłacić walkę o demokrację więzieniami, torturami, umęczeniem ludzi, aż doszliśmy do dzisiejszej rzeczywistości, do pełnej demokracji, ale niestety nasi rodzice nie przeżyli tego. I nie tylko rodzice. Wielu z nas oczywiście opłaciło to życie. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że serdecznie wspominam świętej pamięci Władysława Jakusztyna, który był takim trochę cichym moim wychowawcą, ponieważ działałem w Związku Młodzieży Wiejskiej Wici i on mnie wprowadzał w te nasze, powiedzmy, w naszą organizację. Chciałem z tego miejsca jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękować za to, że oczywiście wyróżnili taką honorową tablicą przodków naszych, że oczywiście będzie to jakaś pamięć historyczna dla przyszłych pokoleń. Serdecznie dziękuję. Cześć pamięci naszych ojców i synów. Pan Adam Bartyka. Szanowni uczestnicy tej niecodziennej uroczystości. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającym siedzibę działalność dowódcą 6. Podokręgu Batalionu Chłopskich w Żołyni, działający przez cały okres okupacji. Uderzyła mnie wypowiedź Magdaleny Folland w zielonym sztandarze z dnia dzisiejszego, która wypowiada się w artykule Komu potrzebna jest pamięć? Co to jest pamięć narodowa? Suma wiedzy na temat przeszłości? Czy inne związanych z tym suma wiedzy na temat przeszłości, świadoma przynależność do
danej nacji, związanych z tym zobowiązań? I a może suma doświadczeń, których od pokoleń, ale każde pokolenie ma. Przepraszam bardzo, ja nie będę długo mówił, dlatego że z jednej strony ja mówię zawsze za pieniądze, a z drugiej strony, no gardło mi trochę wysiada. Mówię, że za pieniądze, ponieważ jestem jeszcze mimo swego wieku czynnym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał. No, pełnię funkcję prezesa zarządu okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłym więźniów politycznych i bardzo dziękuję wam za zaproszenie i reprezentuję dzisiaj ten zarząd. Przepraszam, że prezes nie mógł przyjechać, bo miał też zaproszenie, ale dzisiejszy dzień jest bardzo wypełniony różnymi uroczystościami w związku z rocznicą wybuchu wojny w 1939 roku. Moi kochani, co ja chciałem tutaj, nie chcę przemawiać programowo, mówić dużo, bo i dużo już przede mną powiedziano i w szczegółach. Wydaje mi się, że dobrze by było, bo Żołynia, jak i Rakszawa są prężne, a one razem prowadziły, zespoliły się w walce z okupantem. Ja bym miał taką propozycję. Czy nie podjęlibyście się opracowania, zrobienia takiej książki, w której by znajdował się opis wszystkich bojowników, którzy walczyli w 1939 roku, którzy walczyli później o Polskę, w czasie okupacji i po wojnie. I to wszystkich, nie tylko takich czy takich, bo ja jestem zwolennikiem jedności narodowej, jedności ruchu kombatanckiego, a nie, proszę ja was, każdy sobie rzepkę skrobie, prawda, szuka swoich bohaterów. W związku z tym zrobić w szerszym wstępie, dać dane personalne każdego kombatanta, z jakiej rodziny on się wywodził i co on w życiu osiągnął i co po sobie zostawił. Tak, żeby o nim wiedzieli nie tylko jego wnukowie, ale i prawnukowie i dalsi następcy. My zawsze mamy bohaterów i tylko wokół tych bohaterów koncentrujemy się. Natomiast ci pozostali, którzy oddali życie, którzy walczyli, są zapomniani. Nikt nie mówił o nich. Przyznam się, że jeżeli byście chcieli podjąć taką inicjatywę, mógłbym pilotować to. Pomógłbym wam, ażeby taka książeczka została wydana. No, na pewno koszt by był. Kończąc, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że bardzo udała się wam ta uroczystość. Troszkę ksiądz pomęczył w kościele. No ja musiałem wcześniej wyjść, bo mi tak nogi już przestały odmawiać posłuszeństwa. A ja też stałem w wodzie przez 8 godzin w zimnej wodzie w marcu w czasie okupacji. Dziękuję. Gości, panią Joannę Jagusztyn-Grochowską, panią Katarzynę Krynicką i pana Adama Burdę proszę o dokonanie odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Drugi syn. Thank you.
Proszę delegację kombatantów o złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz pod pomnikiem Nigdy Więcej Wojny. W tej chwili odbędzie się krótka część artystyczna w wykonaniu. Ojczyzna. Zwykłe słowo, a tyle znaczy. Ojczyzna. Piękne słowo. Jak je tłumaczyć? Ojczyzna. To wsie i miasta, ulice i stadiony, i wszystkie polskie domy, i wszystkie polskie szkoły, to porty i okręty, i brzeg Morza Zielony, to zwykły dzień roboczy i święta dzień wesoły. Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest nasza mowa od kołyski. Ojczyzna to my sami, to serca nasze własne. Polska to kraj piękniejszy od innych, wśród grusz i topól nasz dom rodzinny. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze, i noce gwieździstsze, i ranki jaśniejsze. Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń, i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej, lecz sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Kraju, gdzie sapią lokomotywy przed świtem, pośród lasów, gdzie rubin latarni wskazuje drogę ospałym pociągom, gdzie rano wiatr wplątany w końskie grzywy nad głowami pastuchów galopuje łąką, gdzie w śniegu wiosny stają krzaki tarnin, gdzie morze stale liże brzeg słony, gdzie w dzwoneczki błękitne biją gór gencjany, gdzie pastuch owce zapędza wieczorem do szałasu i słychać stuk stada drewniany. Kraju mój, kołyszący się od zbóż kosmatych, od łąk nadrzecznych, od kwiatów żarliwej piękności, nie wypowiem cię mową wszystkich gwar i gramatyk, ani was dęby o korze stwardniałej na grudzień, kronikarze skłębionej w konarach przeszłości. Jest tu kilka miejsc dla innych obojętnych, za które gotowa bym oddać życie. Są żywi i zmarli ludzie, dla których nie mamy
dosyć słów namiętnych, ani pióra, co pisze w granicie. Jakże trudno o czarach pisać naszej ziemi, o puszczach ciemnośpiewnych i gwiazdach nad nimi, o drzewach jarzębiny, o krzyżach i drogach, kiedy każdy wiersz, w którą chcę ręką marzenia malować mapę nieba i ziemi kej obraz, zrywa rytm, plącze rymy i barwę odmienia i nad jednym obrazem tworzy drugi obraz. Co jeszcze drży od sal szarpiących ziemi łono, ten dzisiaj gniewnie marszcząc brwi, woła ku wszystkim świata stronom. Kto miłość tłumiąc szedł na wojnę i do zburzonych domów wracał, kto na tej ziemi obeschłej budował miasto, wznosił most, ten umie cenić proste szczęście, umie o własny walczyć los. Przed laty, w wojennym pochodzie szło wojsko przez ten las. A może z tym wojskiem do kraju szedł ojciec lub dziadek któregoś z nas? A może tu blisko płonęło ognisko, las szumiał mu do snu? Wojenka dumna pani, żołnierzy swych nie pieści, gdy kulą w pierś nie rani, to zgubi ich bez wieści. I różą na koszuli, szkarłatna krew zakwitnie, a ziemia go przytuli, gdy zemrze, jak żył bitnie. Świat cały śpi spokojnie i nawet o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie. Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne kartki pamiętnika pisanego myślą i sercem żołnierza. Kartki stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć. Wielkie nazwiska i wielkie imiona utrwali pamięć w księgach i marmurze, lecz twoje imię w zapomnieniu skona szary piechurze. Inne twe laury i inna twa chwała, trwalsza nad zgłoski ukryta w marmurze, bo w czynach twoich Polska ocalała szary piechurze.
Montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni kończymy dzisiejszą uroczystość. W imieniu organizatorów, wszystkim obecnym składam jeszcze raz serdeczne podziękowania za udział. Dziękuję bardzo.